dokańczamy sprawę naszych filarów. Będziemy obijać do końca i mamy nadzieję, że w końcu nam się uda te filary, które tutaj mamy. Tutaj na górze te, które robiliśmy, bo jeszcze zostały nam te tutaj. Jeden i drugi. I chcemy, wiecie, się tym zająć. Cały czas nie ma czasu, także dzisiaj Krzyś stwierdził, że robimy, mamy ładny dzień, chęci do pracy, potem będziemy sprzątać auto, chcemy poprzycinać borówki, trochę sobie pomyśleć, gdzie będziemy robić warzywniak i takie rzeczy stricte organizacyjne na wiosnę. Jednak to tak jest, że jak przychodzi ta wiosna, zaczyna się ładnie robić, mimo wszystko kończy się ta plucha, której ja tak nie bardzo ją lubię, to człowiek dostaje takiej nowej werwy do działania, no nie? Gdy tak ta zima odchodzi już gdzieś tam w niepamięć i zaczynamy my też budzić się z angażowaniem się w różne sprawy. Chłopaki tam sobie będą razem robić, ja zabieram się za robienie śniadania. Dzisiaj będzie szakszuka, bo ostatnio robiłam i wszystkim mega smakowała, także dzisiaj powtórka z rozrywki i szakszuka znajdzie się w naszym przepiśniku. Aktualnie na stronie mamy przepiśnik odnośnie pizzy, który bardzo, bardzo Wam się spodobał. Mamy już ponad 500 zamówień, więc 500, prawie 600 zamówień, więc wszyscy jesteście mega zadowoleni, z czego się cieszymy i Twój zakup przyczynia się do tego, że powstają kolejne przepiśniki, a my możemy się rozwijać i dla Was tworzyć tutaj, więc zapraszamy, link daję pod spodem, a tymczasem tyle w ramach autoreklamy i robimy jeść. Mikuś tutaj dzielnie pomaga, jak widzicie, zbiera wszystkie śmietki do ciężarówki, a później zawiezie je do kosza na śmieci, tak Mikołaj? Taki plan, bam! Oj, jakieś chyba gdzieś tam coś wpadło. Tak, znalazłeś śmietka? Świetnie, ani jednemu nie odpuścisz, co? Brawo. Masz już bardzo dużo śmietków. Wow, a jeszcze tyle jest do pozbierania. Zabawy na pół dnia. Yeah. Super. Too many times before, ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can take my word, you haven't gotta hurt no more. Things are about to get much better. I wanna make this forever. Jestem ciekawa, jakie wolicie śniadania, czy bardziej na słodko, czy bardziej na słono. No u nas raz tak, także mamy kilka swoich ulubionych śniadaniowych przepisów, którymi się z Wami podzielimy za niedługo, ale też jestem ciekawa, jak to wygląda u Was. I zastanawiam się jeszcze tylko, czy podzielić właśnie śniadania na te bardziej słone i wytrawne. I drugi przepisnik odnośnie ten, takich słodkich bardziej, czy wolicie jednak mieć to wszystko pomieszane. Także możecie się tutaj wypowiedzieć i też dopasujemy tą książkę pod Was, no nie? Musicie zobaczyć, co on robi. No, przyklejasz? Dobrze, przykleję, kochanie. Świetnie. Cieszę się, że mi pomagasz. Świetnie pomagasz. Trzymasz mocno, trzymaj. Uważaj! Oj, oj. To tatuś ma jeszcze taki specjalny klej, żeby to się trzymało, wiesz? Będzie. Uważaj na głowę. Uważaj! Może zostawmy to już, co? Chodź. Wiem, że bardzo się starałeś i super ci to wychodził. Aha, mam ja to zrobić. Ale to popatrzcie, tatuś zaraz tatuś będzie przyklejał teraz i mu pomożesz, dobra? Będziesz mu trzymał? Bam, zrobiło. Ale my to teraz złapiemy. Nic się nie ma. Teraz tutaj sobie złapiemy jeszcze i później tam złapiemy i będzie super. No, zacisłeś, widzisz? Tata tylko troszeczkę zluzuje, dociśnie. Lid. Dobrze. Brawo. Tak to właśnie ma wyglądać. Genialnie, Mikołaj.
Ty to potrafisz. Możesz tatusiowi kolejny przyczepić? Pomożesz? Ale to będzie sztos wyglądać. Nie mogę doczekać pomalowania tej ściany na inny kolor. Gdzie jest tata? Tapa tapa robisz? Zobacz, tatuś. Kolejna decha. Idziesz tam? Kolejne biuni. Nie, tutaj będzie, że mamusia idzie robić siadanko. Mógłbyś iść do tatusia i zbierać tam na ciężarówkę te rzeczy. Popatrz, znowu spadają. No widzisz, bam. Idziesz zbierać? Ciężarówka jest jeszcze za mało obładowana. Trzeba dozbierać te wszystkie rzeczy. Okej? Okay? Ekstra. Przekładamy siły na zewnątrz. Ja idę odkurzać samochód, a Krzyś tam podróżuje z Mikołajem i ogarnia trawę. Właściwie te borówki, bo trzeba je przyciąć. W tamtym roku nie przycinaliśmy i to był generalnie błąd, bo tak nie obrodziły jakby mogły. Natomiast w tym roku stwierdziliśmy, że ten błąd poprawimy. Tam są chłopaki. A tutaj jest bałagan, który będę sprzątać. Powiem tylko tyle, że wszystkie te memy odnośnie tego, jak wygląda samochód, gdy ma się dziecko, kontra jak tego dziecka nie ma, są prawdziwe. W 100%. Dobra, zabieram się za odkurzanie najpierw. Potem mycie, nie wiem jeszcze do czego ręce włożyć. Prawda jest taka, że sprzątam ten samochód po to, żeby oddać go do sprzątania, tylko żeby nie został aż tak brudny, bo wstyd. To muszą zrobić profesjonaliści, mam wrażenie. Jedziemy w poniedziałek gdzieś i mój mąż umówi nas do sprzątania. Misiek, prawda jest taka, że my musimy oddać ten samochód do profesjonalnego. Ale fajnie, że posprzątasz. Właściwie nie widzę, że sprzątam, a straciłam już po pół godziny. Nie ma efektu. No i co? Chcesz zostać w domu? Chcę jechać go wysprzątać, żebym już wróciła, idę go jeszcze umyć. Do jak do sfery trzeba się umówić. Może to zadzwonić zadzwoń, dzisiaj. Zadzwoń do nich. Nie mam. Zadzwoń do sfery, zapytaj się. Bo co mam? Rano byłoby nawet fajnie. No. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co ta Alita robi? Co ona tak robi? Tak się kręci? Krzyś zabiera się za sianie. Tak? Końcu się uda, nie. W końcu się uda. W przyszłym tygodniu, nie, za dwa tygodnie będziemy stawiać grządki, bo w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy, ale później będziemy stawiać grządki. Już się nie mogę doczekać, aż wszystko nam ruszy i w końcu będziemy działać tak, jak zawsze chciałem. A Mikołaj jest smakoszem pancake'ów. Przepraszam, ale trącał mnie... Słyszeliście, co mówił Krzyś? Bo Mikołaj mnie po nodze... Od razu widzicie, w jakim momencie trzeba je przewracać. Muszą mieć takie bąbelki powietrza. Ale to wszystko będzie w naszym przepiśniku, więc... Spokojnie.
wszystko wam pokażę, ale wtedy zobaczycie, jakie ładnie, i smażymy je totalnie na suchej patelni. Więc to jest rewelacyjny przepis i pankejki są pyszne. Zresztą biegający tutaj mały człowiek co chwila po pankejki mówi sam za siebie. There's a place beyond the silver moon. If we try, then we can get this soon. Ja właśnie zabieram się za robienie paznokci. Chłopaki palą w kominku, ponieważ jest dość chłodno dzisiaj i stwierdziliśmy, że fajnie będzie ocieplić atmosferę, a że przy kominku zawsze jest przyjemnie, no to spoko. Byliśmy w Leroy Merlin, kupiliśmy siewniki czy multidoniczki, nikt nie wie do końca, jak to się nazywa. Natomiast chodzi o to, aby zasadzić rzeczy pod kątem rozsad później i wsadzić je w grządki. Ma za niedługo przyjechać pan z deskami na grządki, więc będą czekać, bo dopiero ruszymy z tym w przyszłym tygodniu. No, pogoda nie sprzyja temu i boimy się, że zacznie padać, więc będziemy musieli to jakoś tam zabezpieczyć, żeby nam te deski nie zmokły nadmiernie przed ich pomalowaniem, bo potem to już będzie spoko. Natomiast najpierw musimy je po prostu pomalować, zalakierować, żeby je zaimpregnować po prostu. Jak to będzie wyglądać, no to na dniach się z wami podzielimy, jak już wrócimy z wyjazdu. Na razie mam zwykłego Frencha i jeden paznokieć mi się złamał, więc z tym będę, muszę je skrócić, bo takie długie paznokcie to nie dla mnie. Wolicie raczej krótkie, czy raczej długie, to napiszcie w komentarzu. Teraz jest generalnie bardzo gruba akcja i wiele osób o tym wie, że wyszły badania, że lampa UV szkodzi. Jakby to kogokolwiek zdziwiło. Przecież to jest jak solarium trochę, bym mogła powiedzieć. No może w cudzysłowie, no nie, bo ona nie opala, ale chodzi o promieniowanie UV i że powinnyśmy dawać filtr po prostu, SPF na dłonie przed włożeniem rąk do lampy. Jestem bardzo ciekawa, czy wy to robicie, także napiszcie w komentarzach i podzielcie się swoją opinią na ten temat. Ja mówię, że zawsze trzeba znaleźć złoty środek i nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę, bo nie ma nic gorszego niż przesadzanie tu czy tu. Nieważne, czy to jesteśmy przesadnymi luzakami, czy przesadnie spiętymi ludźmi, obie opcje nie są za dobre, no nie? Doniczki taty są świetnym miejscem do zabawy. Tata prosił, żebyś nie połamał, wiesz o tym? No. Okej. A tak by the way robię pranie i generalnie suszę wszystko w suszarce, ale takie większe rzeczy jak właśnie kapy, jakieś narzuty, prześcieradła wolę suszyć na suszarce ze względu na to, że w suszarce bębnowej i tak nie zawsze się dosuszają odpowiednio i muszę je dosuszać w taki sposób, że stwierdziłam, że szkoda energii, tylko od razu przerzucić je w taki sposób, a przy okazji dają świetną opcję na zabawę. O ja! Zrób kukuk.
Jaja! Słuchałem w teatrze? Oj, to ojej. O, kochaj. Ja cię kocham całym sercem. Duży chłopczyk. Few moments later. On już wybrał. Ktoś ostatecznie umówił nas na czyszczenie dogłębne samochodu, bo... Szyba przednia też jest brudna. No, szyba jest brudna fest. O nie!